Dzień dobry. Zapraszam wszystkich na kolejny film w naszej TV Floreali. Produkty, których używam, są dostępne w naszym sklepie, a w trakcie filmu pokazuję planszę z produktami, których używam. Jeśli więc macie ochotę zrobić coś na bazie wykorzystanych przeze mnie mediów, to linki do nich kierują do sklepu, a znajdziecie je pod filmem w jego opisie. Dziś złota, skromna kompozycja z barokowym aniołkiem. Zamknięty w akrylowej kapsule złoty aniołek jest osadzony na lekko wyzłoconej teksturce, obramowany taśmą witrażową i łańcuszkiem, a całość na górze wieńczy duża pudrowana kokarda ze sztuczną perłą. Do zrobienia medalionu z aniołkiem potrzebowałam jako bazy bombki ze sklejki o średnicy 12 cm, medalionu akrylowego wypukłego, teksturowego papieru ryżowego, kleju do dekupaż, kleju ekspres, lakieru matowego, foremki z motywem barokowego aniołka, kilku kolorów farb akrylowych, lekkiej glinki samoutwardzalnej Fimo, złotej pasty woskowej, kleju do złoceń, folii złotej, wosku przezroczystego, farb postarzających, gesso vintage o kolorze śniedzi, pudrów antycznych, czyli mega matowych farb kredowych z dużą ilością talku, taśmy witrażowej w kolorze starego złota, łańcuszka w kolorze starego złota, wstążki satynowej w kolorze jasnego złota oraz ozdobnego dekoru ze sztuczną perłą. Sklejkową bombkę tapuję pędzlem gąbkowym na biało z dwóch stron. Najpierw z papieru ryżowego wycinam dwa okrągłe fragmenty, a później na białą bazę przyklejam papier ryżowy. Najpierw klejem smaruję powierzchnię, a następnie nakładam wycięty fragment papieru ryżowego i znowu klejem do dekupaż smaruję całość i czekam, aż wyschnie. Kiedy wyschnie całość, lakieruję motyw z dwóch stron. Z masy Fimo przygotowałam odlew aniołka. Aby odlew, zwłaszcza z takimi drobnymi elementami jak ten, wyszedł w całości, potrzebowałam kilku godzin, aby masa w foremce wyschła. Wówczas jest pewność, że można ją bez problemów wyciągnąć i przykleić.
Odlew aniołka maluje ciemnobrązową farbą akrylową, a kiedy odlew będzie suchy, lakieruje go lakierem matowym. Aby uzyskać postarzany wygląd odlewu, używam pasty Vintage w kolorze spleśniałej zieleni. Jest to tak zwane Gesso Vintage. Ten kolor ma imitować patynę. Na początku używałam pasty metalicznej w kolorze brązu, jednak ona po prostu nie pasowała kolorystycznie i później, co widać na zdjęciach, bez problemu przekolorowałam odlew na kolor złoty, także złotą pastą woskową. Kilkoma kolorami farb postarzających tworzę na krawędziach efekt vintage. Do postarzenia krawędzi wybrałam farby antykujące zamiast klasycznego bitumu na bazie żywicy. Chcę lekko pozłocić teksturkę, zwłaszcza z tyłu, ponieważ taki lekko przyzłocony i postarzony tył będzie jedyną ozdobą drugiej tylnej części medalionu. Używam kleju do złoceń i czekam, aż z koloru mlecznego staje się przezroczysty. Wówczas jest to sygnał, że klej jest gotowy do użycia. Wówczas przeciągam wszystko lekko złotą folią. Nie chcę jednak, aby te złocenia były dominujące, więc za pomocą pudru antycznego lekko je tak przyćmię, przygaszę. Następnie klejem ekspres przyklejam odlew do bombki.
Całość zabezpieczam teraz woskiem i kiedy wosk wyschnie, zwykle dzieje się to tak po 24 godzinach, mocno go poleruję. Widać piękne złocenia. Robię dużą kokardę z dekorem. Najpierw robię kokardkę ze wstążki satynowej. Później ją dokładnie obwiązuję nitką. Wrzucam do gotującej wody. Czekam, aż przez 3 minuty pogotuje się. Wyciągam ją, osuszam w ręczniku papierowym i suszę nagrzewnicą. Kiedy taka pognieciona kokardka jest już sucha, wyciągam nitki, dalej ją trochę podsuszę i wówczas zupełnie suchą lakieruję lakierem matowym. Czekam, aż lakier na kokardkach się usztywni i wtedy mocno ją pudruję dwoma kolorami pudrów antycznych. Kokarda szybko sztywnieje i dwie sztuki takich kokard są już gotowe. Jedna będzie ozdabiała front, a druga tył. Przygotowuję medalion do przyklejenia. Za pomocą kombinerek pozbywam się akrylowych wieszaczków, a następnie klejem ekspres przyklejam najpierw pierwszą połowę medalionu, a później drugą do bombki sklejkowej. Thank you.
Na widoczne krawędzie bombki sklejkowej połówek medalionu przyklejam podwójną taśmę witrażową w kolorze starego złota, a później po bokach wklejam łańcuszek w kolorze antycznego złota. Na koniec klejem na gorąco wklejam dwie kokardy, jedną na przód, drugą na tył medalionu. Na przodzie umieszczam dekor ze sztuczną perłą. Produkty, których używałam, znajdziecie w naszym sklepie, a linki do tych produktów są umieszczone pod filmem w jego opisie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym ciągle testujemy różne produkty do dekupaż i nie tylko. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Serdecznie pozdrawiam.